W cotygodniowym odcinku Grzeti Biano i po raz kolejny już będziemy sobie nagrywać odcinek pod tytułem Kopanie Licza w Enole na bagnach. Jak co tydzień ten sam odcinek o tej samej porze. Przynajmniej wtedy ja go nagrywam. Wiadomo, wy go oglądacie na kanale troszkę w innym terminie. Przynajmniej następnego dnia, bo dzisiaj mamy niedzielę, więc pewnie wy go będziecie oglądać w poniedziałek, bo zazwyczaj tak rzucam. No i 22.13 możemy sobie zaczynać od solka. Będziemy kopać licza. Mamy jeszcze z minutkę ponad, także musimy sobie poczekać, bo dokładny czas to jest 22.13 i 40 sekund, więc możemy sobie podejść w sumie tutaj w to miejsce. No jak za każdym razem przypominam, możemy kopać licza dokładnie co 7 dni od momentu ostatniego kopania, więc najlepiej jakby sobie gdzieś ktoś zapisał o której godzinie, którego dnia kopał tego licza, bo potem nigdy nie wiadomo jak coś. Także najlepiej sobie tak, ja tutaj gdzieś na pasku na tym sobie zapisać dokładny dzień, godzina, sekunda, godzina, minuta i sekunda. Sekunda też ma ogromne znaczenie, przypominam. Musicie dokładnie w tej sekundzie wykopać, także jak coś to spamujcie przez całą minutę. No mamy 22.12 i 40 sekund. Też sobie postoimy troszkę. De facto oficjal, witaj. Jak coś, to mój odcinek jest nagrywany ze streama, z live'a, także jak coś, to zapraszam na streamy z Tibiki, gramy sobie w Tibie. Jedziemy, gadamy, jest fajnie. Możecie też do grupy na Facebooku dołączyć pacjenci Szochera, link macie w opisie. Także serdecznie zapraszam. Możecie też mojego fanpage'a na fejsie polubić, link też macie w opisie. Również zapraszam. Dobra, 22.13 i teraz mamy 10 sekund. Ale my to mamy 22.13, 40 sekund. Czyli możemy sobie spamować, ale to jeszcze nic nie da. Musimy sobie poczekać dokładnie do tej sekundy. Wtedy będziemy mogli wykopać licza. Co nam się jeszcze respi? Ziomek, rybka spadła. 31, a to jeszcze kilka sekund poczekamy. O, kolejny Malstarker. F9, tu mamy łopatę. Jest Dead Snake, no niestety. Udało się wykopać, ale to nie jest to, co chcieliśmy. Także tutaj jeszcze szybko idziemy wylogować z tego solka i logamy na Paladyna. Tam też będziemy próbować wykopać licza. I taka informacja ode mnie. Zaraz sobie, na końcu sobie zobaczymy, ile jest licz aktualnie wystawiony u nas na serwerze na markecie. Gramy na bonie. No i teraz tutaj mam trzy licze wystawione na market. One się w ogóle nie sprzedały za kilka dni, tam za tydzień. One mi wrócą po prostu, bo są na czerwono, a w sumie są na samym dole, więc ktoś jakby już dał mniej. A póki co patrzyłem z godzinkę temu może na markecie, no to ta cena licza dalej jest na czerwono. Nikt nie dał, żeby to było na biało, więc wątpię, żeby ktoś to kupił w tym momencie. Ale wykopać można. Najwyżej jak wróci, to się wystawi po prostu za mniej. Właśnie minęliśmy mój domek, leżały tam hunting horny, jeśli ktoś zwrócił uwagę. My tu się szybciutko idziemy wylogować, bo na Paladynie tam już jest czas kopania licza. Bo to zawsze tak było. Tutaj na M-level. I zobaczmy sobie, to jest czas. 22.15. O, to jest już właśnie ten czas. Możemy sobie zejść. Sobie te mopki wybijemy. Listek spadł, F9. Dobra, spamujemy. Za tydzień mamy 12 stycznia. I to będzie też ta sama godzina, 22.15. Jest, a niestety tylko Dead Snake. Szkoda. A póki co dwa Dead Snake'i. Teraz się jeszcze zalogujemy na Druida. I potem jeszcze na tego mojego maina. Zobaczymy, może chociaż jeden spadnie. Albo chociaż ten diamont niech spadnie. Niech już tak będzie. Jak już nie chce spaść ten licz, no to niech wykopmy chociaż tego diamenta. Żeby nie było, że tylko Dead Snake'i wykopujemy. Tylko sobie wracamy do na offa. Ta postać już nam dzisiaj nie będzie potrzebna.
Idziemy tutaj, tutaj. No, to jest właśnie mój domek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i na dole jest jeszcze jeden. Siedem hunting hornów w domku. Jakby ktoś chciał kupić, to zgłaszajcie się do mnie na bonie. Mogę wam sprzedać. Co do ceny, to można się dogadać, bo w sumie one mi leżą w domku. Miałem je wystawione miesiąc na markecie, ale nikt mi nie chciał ich kupić, a poza tym ludzie potem dali, ktoś dał mniej ode mnie. Więc tylko straciłem kasę na podatku, gdy wystawiłem wszystkie 7. Podatek był troszkę drogi jednak. Ale co zrobić? Dobra, do it teraz. Tu mamy 22:16, a czyli już ominę minutkę. To może od razu się uda. No, nie przeszkadzaj mi. Dead Snake, gdy gra, szkoda. To jeszcze to wybije. 3 razy Dead Snake'i. Zobaczymy, co będzie za czwartym razem. Tu sobie zapiszemy. 17 po i to będzie 12 stycznia. No i został nam tylko Knight. Ale coś mi się wydaje, że nie wykopiemy w tym tygodniu, niestety. Przypominam, że co 7 dni możecie go kopać. Już o tym wspomniałem na początku. No i trzymajmy kciuki, żeby na tym chociaż knajcie udało się jakiegoś tego diamenta chociaż wykopać. Żeby nie było tak pusto. Tutaj też idziemy na offline'a. Ta postać też już nam dzisiaj nie będzie potrzebna. Także to jest pierwsze kopanie licza w tym roku. Zapomniałem wspomnieć w sumie. Tu się wylogowujemy, też na chwilę i teraz knajcik. Tu mamy godzinę 18 po, czyli prawie jestem. Tylko F11. Coś tam się udało wykopać, ale to też był tylko Dead Snake. No to niestety, ty 4 razy Dead Snake. No tego jeszcze nie było w odcinku. No trudno, czyli w tym tygodniu nie udało się w ogóle wykopać tego naszego licza. Jeszcze sobie podejdźmy do marketu zobaczyć, jaka tam jest aktualna cena tego itemka. No szkoda, tak się niestety zdarza. Może za tydzień będzie 1 albo 2, albo 3, albo nawet 4 mogą być. Też może tak być. Ale ogólnie nie jest to jakiś drogi przedmiot do oswajania. Także można sobie go kupić nawet na markecie. I tu będzie 12 stycznia. Tak samo. No i na koniec odcinka jeszcze sobie zobaczymy tego licza na markecie. Jak on tam wygląda. Licz. No i tak jak mówiłem, tutaj po 20 800 jest wystawione, ale to jest na czerwono. I tutaj jest mojego Sorka, jest za 24 894. Paladyna jest wystawiona i Sorka, ale to się kończy 7 stycznia za 2 dni, a Sorka 14, więc to mi niestety wróci i sobie znowu jakby jeszcze raz wystawię na market, ale to już później, może mi za tydzień coś wpadnie. Także ode mnie byłoby na tyle w tym krótkim odcinku, jak co tydzień widzimy się w tym samym miejscu, dokładnie też za tydzień, czyli tego 12 stycznia, przynajmniej ja będę wtedy nagrywał odcinek, jak coś to na live możecie to oglądać na żywo, a odcinek sobie obejrzycie następnego dnia na kanale. Także zapraszam jak coś i widzimy się w tym samym odcinku za tydzień. Pa, pa!